Witam Was serdecznie w takim nieplanowanym odcinku troszeczkę, dlatego że idę na rozpoznanie terenu. Postanowiłem wybrać się na ryby jeszcze przed wyjazdem i pomyślałem, że dlaczego w sumie miałbym tego nie nagrać. Idę na rozpoznanie terenu na jeziorku, które należy do klubu. Zobaczcie, jak to jest w ogóle ładnie. Piękne stare drzewa. I zobaczę, jak wygląda tam w ogóle ten teren i stanowiska. Ale napaliłem się dlatego, że dzisiaj w końcu otworzyli sklep wędkarski i kupiłem sobie robale. Samochód został tam przy drodze. Tutaj mamy przejście nad torami kolejowymi, a staw powinien być gdzieś tam. Ale fajnie, naprawdę. Ten strumyk chyba wypływa z tego właśnie stawu. Tam widać klif. Mieszkamy troszkę, jesteśmy w sumie przy Maidstone, mieszkamy w takiej dolinie bardziej. Maidstone jest tam za tymi drzewami. Ten strumyk w sumie dopiero wpływa, a nie wypływa z tego stawu. I widać, że faktycznie w tym lesie jest jakieś jeziorko. Staw, jeziorko. Wiem, że jezioro to jest przepływowe, a staw jest bez przepływu. Tutaj coś wpływa, także nazwijmy to jeziorko. O, i drugi raz już przelatuje. Bardzo szybko, pewnie słyszycie. Eurostar z Paryża do Londynu. No, powiem Wam, podoba mi się. Ja nie mam na razie ze sobą wędek, dlatego że ja tak lubię sobie przejść takie miejsca i zrobić jakiś tam, powiedzmy, wstępny plan, wybrać stanowisko, posprawdzać, gdzie są ryby. Po prostu na spokojnie. Woda jest bardzo czysta, bo widać tu kamienie. No i rozmawiałem z wędkarzem, który tam siedzi sobie. Jest tutaj lin i jest tutaj karp. No bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło to jeziorko. Nie jest wielkie. Jest tutaj taka wyspa na środku. Jest dosyć płytko i bardzo muliście. Ja sobie wezmę spławikówkę i grunt z lekkim ciężarkiem, żeby się nie zatapiał. I zaraz Wam pokażę tam jeszcze z wodospad. Woda jest bardzo dobrze natleniona, dlatego ryby tutaj podobno bardzo dobrze walczą. Weźmiemy ze sobą chleb, kukurydzę i robale. Jak ja bym chciał mieć na działce taki strumień, od razu bym koparę brał i kopał staw, puszczał pstrągi. Och. Postanowiłem tu wrócić następny dzień. Najpierw, zanim się rozłożę ze wszystkim, pójdziemy sobie zanęcić. Szybko zestawię przypon, około 30 cm, mały haczyk, to jest mniej więcej, powiedzmy, 12. Wiązanie pętelkowe i jeden mały stoper. Na stoperze opiera się, już Wam pokazuję, po prostu zwykły koralik, do którego w tym momencie przyczepiamy ołów. Bez koszyków, bez niczego, jak najprostszy zestaw, popatrzcie. Na haczyk idą trzy robaki i do wody.
i łowimy dzisiaj na fiderek z gruntu, czyli na drgającą szczytówkę. Ale branie, o kurcze, ale branie, o skubany, no to będzie karp. Wybaczcie te dźwięki, ale nie spodziewałem się, miałem sobie nalać właśnie kawę z termosu, a tu zobaczcie, jak się wędka wygina. Czekajcie, już wam pokażę. No i chyba będzie karp. Dobra, muszę go powolutku brać, powiem wam, bo mam bardzo lekki zestaw. Ja myślałem, że to złowię lina dzisiaj, a nie karpia. I widać jeszcze, jak drugi z nim płynie. Wy pewnie nie widzicie, ale ja to widzę. No ładnie. Mam nadzieję, że uda mi się go scholować. No ładny. Zamoczymy podbierak. No ile tu siedzę? 10 minut? Na pewno nie więcej. Widać, że ładnie się zapiął, bo widać robaki na jego pysku. Super. Spontaniczna wyprawa, a naprawdę jest super. O, jak ładnie walczy. Troszkę poluzuję mu. Mamy go. Proszę bardzo. 10 minut, 3 robaczki i taki piękny karp. Na oko mniej więcej około 5 kg. Jestem super zadowolony, już mam zrobiony dzień, bo nie spodziewałem się po 10 minutach takiego pięknego okazu. Idziemy sobie troszkę donęcić, bo pewnie już wszystko zeżarły, tym razem stąd. Trzy. Super. Dobra, może teraz się spróbuję kawy napić. Ale fajnie jest, powiem wam. Czekajcie, nie mam ze sobą stolika, to nic w sumie. Nie narzekam oczywiście. Musiałem się spakować na lekko, bo trzeba było przejść jakiś kilometr. Zresztą lubię się pakować na lekko, ale jak mam okazję i wiecie, samochód gdzieś na brzegu, no to biorę więcej rzeczy, żeby po prostu było wygodniej, taki mały camping. Zdrówko. Minęło pół godzinki. I powiem wam, że kolejna rzecz, której się nie spodziewałem, tak jak tego karpia, to jest to, że dzisiaj będzie padać. Miało być słońce, a widzicie kropelki? Pada, no ale to nic. Co chciałem powiedzieć? No chciałem powiedzieć, że ten karp tak przeorał staw, że nie ma dalej brań żadnych. Ja mam dzisiaj godzinę, powiedzmy maksymalnie półtorej godziny, zobaczymy, jak będzie z braniami. Tak jak wam mówiłem, po 10 minutach wziął mi ten karp. Mam nadzieję, że złapie lina w końcu. Szczególnie mam nadzieję, że złapie linę, nie w końcu, tylko że tutaj jest lin i faktycznie, że uda się go złapać. Jak widzieliście, karpia wypuściłem. Ja wszystkie ryby słodkowodne wypuszczam. Jedyny wyjątek to jest tylko czasami, gdy pamiętacie moje jeziorko, którym się opiekuję, to gdy jest tam zbyt wysoka populacja szczupaka, a to widać od razu, to wtedy jednego raz na rok, albo może dwa razy w roku zabiorę. Jeżeli chodzi o ryby morskie, no to powiem wam, że ryba morska ma mniejsze szanse na przeżycie po wypuszczeniu, zwłaszcza makrela czy dorsz. No to takie ryby gotuje, po prostu gotuje.
ale jeżeli chodzi o słodkowodne, wszystkie wracają do wody. I do czego zmierzam? Zmierzam po prostu do tego, że ja jestem za złów i wypuść, oczywiście, jak najbardziej, ale w Kornwalii będziemy łowić ryby morskie, kraby, homary, jeżeli się uda oczywiście. I tam będzie seria odcinków połączona oczywiście z naszym podróżowaniem, ale będzie też seria właśnie odcinków złów i ugotuj, po prostu. Zrobimy dorsza, jeżeli się uda złowić, podejrzewam, że na pewno się uda złowić makrele. Makrela jest taką dosyć pospolitą rybą. I będziemy z tego robić jakieś fajne jedzonko. Mam w planach sushi też, powiem wam. Także gotowania będzie dosyć dużo, ale w busie, w trasie, także inaczej. Zobaczycie. Spróbujemy jeszcze na dendrobenę, dlatego że Lin też lubi dendrobenę, nie tylko robaki. Wiecie, robaki są uniwersalne, robaki są praktycznie na każdą rybę. Ale spróbujemy jeszcze na to. Nie udało mi się wam nagrać brania, ale znowu jest coś dużego. Zobaczcie na wędkę. Jest duża ryba, już ją widzę nawet. Oczywiście ta sama sytuacja. Właśnie przyszedł taki pan, który sprawdza licencję. Mówi, że rzadko kiedy tutaj ktoś jest. Kolejny karp. No to się wybrałem na liny. Ja w sumie nie jest taki duży jak tamten. No i nie walczy. Tak jak tamten. Mamy go. Nieduży, około 2, może 3 kg maksymalnie, ale cieszy naprawdę. Pół godzinki, dwie piękne ryby. W sumie to nie pokazałem wam, ale zmieniłem z powrotem z dendrobeny na robaki i od razu było branie. Także nie opłaca się jednak dendrobeny na razie. Ostatni raz nęcimy, tak średnio nęcę co 15 minut. Wymieniamy robaki na świeże, ostatnie 20 minut i uciekamy. No i na sam koniec wyszło jeszcze słoneczko. Grzeje mnie tu fajnie. Ja jestem bardzo zadowolony, naprawdę dwie rybki. Odpocząłem sobie, wyciszyłem się. Coś pięknego. Miejsce jest naprawdę świetne. Naprawdę super popołudnie, jestem strasznie zadowolony. Wędkarstwo to chyba moja zdecydowanie największa pasja. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich filmików. Dlatego, że teraz są dni dłuższe i ja będę częściej łowił. Tylko czy wy chcecie to widzieć? Dobra, nie przedłużam. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.